W latach 60. i 70. zawrotną karierę w Polsce zrobił azbest. Dachy z mieszaniny cementu i azbestu, czyli popularnego eternitu, przypominały szlachetne łupki, a przy tym nie przeciekały i były bardzo trwałe. Nic dziwnego, że stały się tak popularne. Azbest był zresztą używany także do okładzin ścian, rur, kanałów wentylacyjnych czy spalinowych. Wyroby z azbestu stosowano powszechnie, bo były tanie, trwałe, odporne na mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję. Materiał idealny. Tak, gdyby nie ten jeden problem, o którym dziś wiemy już wszyscy, ale z którego chyba ciągle nie do końca zdajemy sobie sprawę. To materiał rakotwórczy. Niewidoczne dla oka czterokrotnie cieńsze od ludzkiego włosa włókienka azbestu fruwają w powietrzu, skąd przedostają się do układu oddechowego, powodując pylicę azbestową, raka płuc i odszewnej. Zwiększają także ryzyko wystąpienia nowotworów krytanii, żołądka, jelit czy trzustki. Na zachodzie pierwsze badania dowodzące szkodliwości azbestu przeprowadzono w latach 60., w latach 80. nikt tam już azbestu nie używał. W Polsce, zamiast wyciągnąć z tego wnioski, zaczęliśmy dodatkowo kupować azbest, zalegający jeszcze w zachodnich magazynach. I dziś, gdy już i my wiemy, że należy się go pozbyć, mamy go niesamowitej ilości. Oblicza się, że samych pokryć dachowych z azbestem jest w Polsce około 1,5 miliarda metrów kwadratowych. W marcu 1999 roku wprowadzono wreszcie w naszym kraju zakaz obrotu płytami azbestowymi. Jednak produktów zawierających azbest jest w użyciu tak dużo, że dopuszczono ich stosowanie do końca 2032 roku. W 2009 roku Rada Ministrów ustanowiła wieloletni program oczyszczania kraju z azbestu. Co udało się zrobić w ciągu pierwszych kilku lat działania programu? Na jakim etapie usuwania azbestu z domów i osiedli jesteśmy dzisiaj? Czy azbest zniknie z polskich gospodarstw do 2032 roku? Nikt chce to sprawdzić. W łodzi z inspektorami izby spotkali się eksperci, by pomóc w stworzeniu dobrego, trafnego programu kontroli. To ważne, bo za obecne zaniedbania odpowiedzą nasze dzieci i wnuki. Azbest zatruwa powoli, ale niestety skutecznie. I nie warto go lekceważyć.